Dzień dobry, w kolejny piękny, nie no piękny, zrąbany dzień. Ubrałem się i właśnie chciałem mi zacząć odcinek o wykopywaniu Brugmansii. No i tamtego banana. Ale deszcz pada, ja suszę tutaj takie deski, pół siedzenie. Ciekawe czy wyschnie jak deszcz pada. No właśnie. Lipa, trzeba poczekać aż przestanie padać. No żeż w dupę. No i przestało chwilowo padać. A więc tak, pościnałem górę, którą może uda mi się korzenić. To jest dwupiętrowa żółta. Fajnie podrosła, gruby koł. Mam nadzieję, że chyba może, nie wiem, się uda przezimować. Variegata, nawet podpisałem sobie, wiecie, żółta dwupiętrowa. Variegata, to nie trzeba podpisywać, piękna. Jeszcze ma liście. Też trochę podrosła. O. Kurde, liść mi. Spadają mi liście paulowni. Mojego laczka zgubiłem. Dobra. I tu mamy różową, dwupiętrową. Patrzcie, jeszcze ma kwiaty. Ciekawe, jak wykopię, czy to jeszcze zakwitnie, czy już odpadną. I też kawał bydlaka się zrobiło. Tutaj może być tak 6 cm średnicy. O, tu jakieś odrosty wyszły. I teraz tak, jest taki myk. Wszystkie chcę wsadzić w jedną kastrę. Zobacz, jaki to ma system korzeniowy i wstawić do piwnicy. Z tamtej, wiecie, tam gdzie mam piec. No ale wam pokażę jeszcze, jak kwitnie przed wykopkami i turbo. A miałem laczki zmienić, bo one już tak bieżnieka nie mają, luźne się zrobiły. Ja w całym rok ich chodzę, nie? Gumiaczki gdzieś leżą, nie mogę znaleźć. O, zobaczcie, to jest ta z Biedronki za 4 zyla. Taki malutki patyczek kupiłem, zdechły praktycznie. Gdzie jest światełko? Muszę zaświecić wam, ja wam pokażę, żebyście to widzieli. No, chwila. Jakiś prąd znajdziemy. Gdzie kręcisz ryj? O, pali się. Zobaczcie, mało co słońca. No chociaż ostatnio, kurde, co Sławek kłamiesz? Przez tydzień było słońce, ale nie całymi dniami. Ale to tutaj wiadomo, już wszędzie banany cień robią. Tu jest u góry, z tamtej strony jest jedne szyby, tutaj drugie. To no za dużo tutaj słońca nie wchodzi, ale mimo to, no zobaczcie, no to jest coś pięknego. Wiecie, jak to cytrynowo pachnie? Ona cały czas kwitnie, w kastrze jest 45 litrów, daj jeszcze mucznika. Tam się następne otwierają, tu będą się następne otwierały. No, no popatrzcie przez chwilę, jakie to są cudeńka. Tak. Tak, i to jest pojedyncza, ale piękna jest też. I tak samo tu u góry, tam z tyłu jest pełno, tam kwitnie. Też z nią, też popodcinam, albo wiecie co, potestuję w tym roku. Jak zmieszczę wszystko, żeby jej nie ciąć i zobaczyć, czy całą zimę będzie sobie kwitło. No i tam jeszcze mam tą potrójną, ma też pąki kwiatowe, zobaczymy, czy zakwitnie na tej półce. Już jest tak nawalone tam wszystkiego, ale ciema, pancernie. Dobra, koniec pieprzenia głupot. Idę wykopać. Dlatego je wykupuję, ponieważ potem wykopię Maurelego. Nie chcę ich pouszkadzać, to i właśnie mnie tak okrutnie ciekawi. Gdzie jest statyw? Gdzie jest statyw? Gdzie jest statyw? Dziura w bani i znajdziemy. No. No i wyleciałem z toru, o czym mówiłem, ale znajdziemy statyw, jest. Tu jeszcze Brugmansia, zapomniałem. To od Michała też kawał byka, tylko ona jest w doniczce przed przymrozkiem, szybko schową do piwnicy, też potnę. Może coś z tych końcówek spróbuję poukorzeniać. Ogólnie aktualnie wstawiłem te pościnane do akwarium, popodpisywałem i wstawiłem w łazience, gdzie jest w cholerę gorąco. Zobaczymy, czy korzenie popuszczają. Teraz co? Jakaś wersja turbo będzie wykopków i zobaczymy, jak to łatwo sobie pójdzie, ale myślę, że nie będzie problemów. Co ma być, to będzie. Przezimuje, to przezimuje. Jak nie przezimuje, to nie przezimuje, to nie będę miał. Ale raczej z moim szczęściem do badyli to powinno to przezimować. Mam nadzieję, że to co gadam, to się nagrywa. Nie, to jest. Dobra. Odpalamy wersję Turbo Sauer, jedziemy od Brugmansii po lewej, różowej, dwupiętrowej. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit. But you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it. Oh,
coming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need to kill me. Pray on for me. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. A jednak nie wlazły wszystkie trzy w jedno. Ten bydlak wszedł sobie w jedno. Drugi tutaj zużył żółty. No i trzeci. No nic, trzeba przetransportować to teraz do piwnicy. Podlać i czekać na efekty. Ale jak przezimują, to będzie, powiem wam, petarda. Za rok będą potężny brugmans jaki. Łagień. No i co? Trzeba będzie teraz jeszcze podciąć jedną, bo piwnica jest dosyć niska i nie wlazła. Idziemy. Tu, tu sobie będą zimowały przy piecu. Światło. No. Tak. No, ta różowa się nie mieści za bardzo. Dobra, tyle. Popodcinam, zostało czekać. Teraz idę, znaczy zaraz idę. Brać się za modeli. Także czekać na następny odcinek. Na razie. Prędzej przepuchliny jaj dostanę. Trzeba iść po posiłki.